Czym jest Loop Monster? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej wideorecenzji. Zwariowana gra akcji, która przypomina mi stare gry za czasów dzieciństwa. Mamy w niej wszystko. Szybką akcję, dobrą oprawę graficzną, audio na wysokim poziomie i mówię tutaj o dialogach, jak i muzyce. Przy mikrofonie jak zwykle Broda i zapraszam Was na wideorecenzję gry Loop Monster, która na chwilę zawróciła mi w głowie. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, kliknąć subskrypcję oraz zostawić komentarz. Nie przedłużając, zaczynajmy! Może się nam wydawać, że gramy w zremiksowaną wersję tych samych koncepcji, tylko z różnymi możliwościami i sztuczkami. By się wyróżnić, gra potrzebuje czegoś niezwykle kreatywnego, czyli jakość i dopracowanie. Loop Monster, który podąża śladami innych roguelite'owych platformówek 2D, takich jak Rogue Legacy i Dead Cells, twórcy wybrali jakość i dopracowanie. Żadna z mechanik nie jest przełomowa, a cyberpunkowa historia, choć fajna, jest pełna frazesów. Po przejściu gry, która zajęła mi około 20 godzin, jest dla mnie jasne, że to, czego brakuje w oryginalności, nadrabia z nawiązką, wypuklając najważniejsze elementy gatunku, rozgrywkę i sprawiając, że każda pętla jest pachnącą świeżością i ma znaczenie w całej fabule. Fuck you! Gramy jako Xiang Zixu, typowy twardy detektyw w techno-futurystycznym Dragon City, który zginął podczas prowadzenia śledztwa. Natychmiast po śmierci budzi się w swoim łóżku oraz otrzymuje wiadomość, aby sprawdzić poszlaki osoby, której wcześniej szukał. Jest to sprawdzona formuła pętli czasowej, skuteczna dla gry typu roguelite. Zixu nie ma wiele charyzmy, ale przyjemnie się słucha, jak tłumaczy w agencji, że wie wszystko, co się wydarzy. Dalsze postępy w grze pozwalają nam poskładać interesujące szczegóły dotyczące tego, kto pociąga za sznurki i dlaczego. Po drodze oczywiście napotkamy na dodatkowe wątki, a podążenie nimi w kolejnych pętlach prowadzi do różnych odsłon historii i 7 różnych zakończeń gry. Oprawa cyberpunkowa jest bardzo efektownie wykorzystana w tworzeniu ciekawych miejsc. W jednej chwili bijemy napastników na brudnych ulicach miasta, unikając nadjeżdżających samochodów, później walczymy z Cyber Ninją w otoczeniu korporacyjnych biur, poszukując tej właściwej windy, by wjechać na odpowiedni poziom. W szczególności hotel wyróżnia się zróżnicowanym designem. Musimy poruszać się tam za pomocą windy lub haka. Następnie bierzemy udział w ogromnej wielopoziomowej bitwie, w której akcja pokazana jest tylko w postaci sylwetki za setkami banerów. Każdy poziom podzielony jest na podsekcje o spójnych wydarzeniach, które zmieniają powtórzenia rozgrywki w znaczący sposób. Otwarte ścieżki zostają zablokowane, a nowe trasy stają się dostępne. Rodzaje wrogów przetasowują się, bonusy zmieniają lokalizację. Jedna wizyta w zrujnowanych slumsach może sprawić, że rozwalimy gigantyczne pająki toporem bojowym. Później umieramy, wracamy ponownie i strzelamy do gigantycznych mutantów, starając się nie wpaść do naelektryzowanej wody. To wystarczyło mi, aby ta gra dała mi powiew świeżości co jakiś czas. Walka jest szybka i agresywna. Broń do walki w zwarciu, taka jak miecze i młoty, miesza się z atakami dystansowymi, takimi jak strzelby lub lasery, aby zadawać obrażenia ofensywne. Natomiast defensywne uniki i parowania zwiększają płynność rozgrywki. Przedmioty techniczne, takie jak wieżyczki lub miny, mogą zostać rozmieszczone w takich miejscach, aby jak najszybciej zneutralizować wroga, chociaż nie korzystałem z nich za bardzo. Mamy także atak specjalny, który po wykonaniu musi się naładować. Wrogowie są bardzo zróżnicowani, a ich konstrukcja w istotny sposób wpływa na to, jak musimy podejść do nich, by ich pokonać. Nasza broń do walki w zwarciu może szybko załatwić sprawę zwykłego członka gangu, natomiast na doświadczonego mistrza sztuk walki, który stoi za nimi, może stać się już mniej przydatna i będziemy musieli wtedy wykonać mądrzejsze ruchy. Najlepszy sposób na przetrwanie zależy od posiadanej broni i narzędzi oraz rodzaju i liczby nadchodzących wrogów. W rezultacie ciężka walka staje się skomplikowanym tańcem mieszania ataków z szybkimi unikami, a wszystko to podczas podejmowania natychmiastowych decyzji, kiedy użyć ograniczonej amunicji i przedmiotów technicznych. Ta mechanika powoduje, że gra utrzymuje swoje tempo przez cały czas.
prawie 50 brońmi do walki wręcz oraz dziesiątkami broni i umiejętnościami technicznymi i zdolnościami różnorodności dostępnych narzędzi jest bardzo podobna do arsenałów Dead Cells. Posiadałbym miecze bojowe, kija, ryby, kije golfowe, patelnie i wiele, wiele więcej. Jako moją podstawową broń, a wszystkie mają swoje unikalne właściwości i animacje, które sprawiają, że są ciekawym kąskiem, aby złapać je w ręce i przetestować na przeciwnikach. Dzięki tej różnorodności gra praktycznie za pierwszym podejściem nie może się aż tak znudzić. Decyzja, którą podejmiemy, aby wybrać broń, ma znaczenie, ponieważ możemy wziąć granatnik ze względu na jego czysto wybuchowe obrażenia, ale pistolet, który wyrzuca truciznę, ma znacznie więcej amunicji. Granat oczyszczający tłum może pomóc w dotarciu do bossa, ale rozkładane automatyczne wieżyczki byłyby bardzo pomocne, gdy przyjdzie nam zmierzyć się z głównym przeciwnikiem. Tyle wątpliwości i dylematów miałem właśnie podczas rozgrywki, a mogłoby być ich zdecydowanie więcej, gdyby nie ograniczający mnie czas na sprawdzenie tego tytułu. Pisząc o wielkich walkach, różnorodność przeciwników, bossów to kolejna mocna strona gry. Większość poziomów zawiera trudną walkę z unikalnym wrogiem, którego wzorce trzeba uczyć się na pamięć. Bossów takich jak Big Guy łatwo pokonać za pomocą dobrze wymierzonych uników i uderzeń. Walka z mechem zakończyła parę moich przejść, ale później walka przerodziła się w speedrun, gdy zapamiętałem wszystkie jego ruchy. No może nie wszystkie, ale większość. Broń i umiejętności są w dużej mierze rozrzucone na różnych poziomach i można je odblokować i ulepszyć wydając e-monety, walutę, która zgodnie z prawdziwą tradycją gier wideo wylatuje z pokonanych wrogów, rozbitych garnków lub skrzynek. Kiedy umieramy, tracimy sprzęt i musimy zacząć od nowa z losowym asortymentem, aczkolwiek odblokowania i ulepszenia są trwałe i istnieje szansa, że nowe bronie znajdą się pośród wyborów podczas kolejnej pętli. Zixu ma własne trwałe drzewko ulepszeń, w którym możemy zwiększać swoje zdrowie, odblokowywać nowe ruchy bojowe, kupić nowe stroje kosmetyczne. Alternatywnie możemy zrzucić swoje ulepszenia do terminali rozsianych po poziomach, aby zwiększyć zdolność leczenia. To daje kolejną decyzję do podjęcia, czy skupiamy się na następnym ulepszeniu, czy skupiamy się na poprawie ulepszenia życia. Opcjonalne wyzwania pojawiają się na ekranie na kolejnych poziomach, zmuszając nas do zabijania określonej ilości wrogów, czy zabicia ich w określony sposób. Jest to opcjonalne, ale nagrody mogą być warte naszego poświęconego czasu. Ta kalkulacja ryzyka i nagrody jest stałą częścią rozgrywki w Loopmancer. Kluczowym przykładem jest to, że każda grupa poziomów będzie miała określone wyjście, a wiele z nich nagradzać będzie za podjętą eksplorację. Niektóre znajdźki będą ukryte, drugie otoczone przez wrogów. Każde trafienie zmniejsza szanse na przeżycie, więc trzeba kalkulować, co nam się bardziej opłaca. Sprawia to, że takie gry jak Loopmancer mogą być rozgrywane po wiele, wiele razy i nie będą się nudzić, bo cały czas zaskoczy nas coś nowego. Loopmancer to świetny roguelite. Powtarzanie tego samego dnia w kółko nie jest rutyną dzięki wspaniałej walce, fascynującym możliwościom przechodzenia gry, stale odświeżonym poziomom zaopatrzonych w nowych wrogów i różnorodności broni. Myślę, że mając jeszcze chwilę wolnego czasu, bardzo chętnie wrócę do tej gry, by spróbować swoich sił. Tym razem na wyższych poziomach trudności. Przy mikrofonie Broda, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji oraz komentarza. Trzymajcie się, cześć!